i ekologicznej metody będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Załuski. Samorząd zainteresował właścicieli domów i zabiega o dofinansowanie z Unii na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W gminie nie ma kanalizacji. Mieszkańcy korzystają z szamp. Jedni płacą za wywóz nieczystości, a inni... Czasami ludzie wylewają na pola, po prostu nie ma gdzie tego usuwać. Tradycyjna kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków kosztowałaby ponad 66 milionów złotych. Pięciokrotnie tańsza będzie budowa oczyszczalni przydomowych. Dlatego gmina postanowiła zrealizować ten pomysł. Do pierwszego etapu zapisało się około 230 mieszkańców. Koszt budowy jednej małej oczyszczalni wyniesie około 10 tysięcy złotych. Każdy z mieszkańców zapłaci 1500. Resztę dołoży gmina i prawdopodobnie Unia. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków to jedynie 7 złotych miesięcznie. Lepiej domowa oczyszczalnia niż żeby do rzek spuszczali. Oczyszczalnie będą ciche, bezwonne i co najważniejsze, nieszkodliwe dla środowiska. Jeżeli Unia dofinansuje inwestycje, przydomowe oczyszczalnie pojawią się w przyszłym roku.